Nauka na żywo. Dobry wieczór Państwu. Witamy wszystkich, którzy łączą się dzisiaj z nami na żywo. Witamy tych wszystkich również, którzy oglądają nas w przyszłości, bo mają ważniejsze rzeczy do zrobienia i przełożyli sobie obejrzenie tego wykładu na dzień na przykład jutrzejszy. Dzisiaj będziemy mówić o prokrastynacji. Jest z nami i łączy się z nami w Warszawie dr Marek Wypych z Instytutu Nęckiego, neuronaukowiec, psycholog, który zajmuje się właśnie badaniami obrazowymi mózgu i badaniami nad prokrastynacją. I zapraszam Państwa właśnie na ten wykład, w którym dowiemy się o tym, co te badania, między innymi prowadzone przez naszego dzisiejszego prelegenta, mówią o prokrastynacji i dowiemy się również tego, czy można jakimiś metodami terapeutycznymi z prokrastynacją sobie jakoś radzić. Jeszcze raz Państwa bardzo witam i zapraszam na ten wykład. Dzień dobry, bardzo jest mi miło, że tutaj jestem. I na początek chciałbym powiedzieć, że ja bardzo doceniam i szanuję to, co Państwo jako Centrum Kopernika w Krakowie robicie, jeśli chodzi o popularyzację nauki. Więc tym bardziej jest mi miło, że mogę tutaj dzisiaj z Państwem być. Ja się nazywam Marek Wypych i pracuję w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nęckiego i będę mówił Państwu dzisiaj o prokrastynacji. Ja pozwoliłem sobie jeszcze dodać do tytułu taki podtytuł, czy prokrastynacja jest podobna do innych zaburzeń samoregulacji, co z tego wynika, bo będę starał się mówić o prokrastynacji nie tylko w kontekście samej prokrastynacji, ale też w kontekście innych zaburzeń samoregulacji, między innymi uzależnień. Więc to tak słowem wstępu, o czym będę mówił. I zacznę w takim razie w ogóle może mówić o samoregulacji. Co to jest samoregulacja? Tak mówiąc na chłopski rozum, samoregulacja to jest kontrola nad sobą i ona może być realizowana na różne sposoby, jak gdyby tak naprawdę mamy mnóstwo różnych metod, w jaki sposób możemy tą kontrolę nad sobą mieć. I ja w trakcie tego wykładu będę się posługiwał z takim sztampowym przykładem studenta przygotowującego się do egzaminu, ale możecie sobie Państwo myśleć o swoich ulubionych czynnościach, które Państwo odkładacie, albo o jakichś ważnych sprawach innych, które też mielibyście ochotę odłożyć. W każdym razie tutaj taka dygresja. Ale generalnie jeśli chodzi o samoregulację, to jednym z takich przykładów samoregulacji jest na przykład właśnie realizacja planów, które sobie założyliśmy. I w przypadku studenta to może być na przykład regularna nauka, że student przez cały semestr może się regularnie uczyć. Tak, to wiem, że to może brzmieć śmiesznie, ale są tacy studenci. Innym przykładem może być opieranie się pokusom. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy student dwa dni przed egzaminem dostaje zaproszenie na imprezę. No i może na tą imprezę pójść, ale na przykład może wyjść z tej imprezy odpowiednio wcześnie, żeby się dobrze wyspać i następnego dnia móc przygotowywać się dalej do egzaminu. Jeżeli taki student wie, że może mieć problem z wyjściem z imprezy w dobrym stanie odpowiednio wcześnie, to może jakby przemyśleć sytuację i podjąć decyzję, żeby tym razem jednak tą imprezę sobie odpuścić. To też byłby akt samoregulacji poprzez właśnie takie bardziej przemyślane czy strategiczne decyzje z myślą o swojej przyszłości. Ale samoregulacja to też jest kontrola nad własnymi myślami i emocjami. I na przykład student może sobie myśleć o egzaminie jako o wyzwaniu albo o szansie, a niekoniecznie o zagrożeniu. I to jak gdyby zmienia kontekst taki emocjonalny podejścia do tego egzaminu. I w kontekście prokrastynacji oczywiście ten pierwszy z tych punktów jest bardzo ważny, czyli realizowanie zaplanowanych działań, ale ten ostatni też, czyli regulacja emocji, ja o tym będę kilkukrotnie mówił, że kwestia emocji w prokrastynacji jest bardzo ważna i generalnie jest tak, że osoby, które mają tendencję do prokrastynacji, czyli odwlekania zadań na później, wtedy, kiedy czują się źle, kiedy mają negatywne emocje, kiedy są zestresowane, tym bardziej będą odkładać ważne sprawy na później. Ale generalnie to takie przykłady samoregulacji. Oczywiście jest też formalna bardzo definicja, tych definicji jest kilka tak naprawdę. Samoregulacja, tutaj przytaczam jedną, może nie będę jej czytał, ale
ta definicja wskazuje, że celem samoregulacji jest dostosowywanie psychicznego i fizjologicznego stanu do kontekstu, czyli jak gdyby chodzi o to, żebyśmy się adaptowali do tego, co jest. No i może być to realizowane na wiele różnych sposobów, tak mówi ta jedna z powszechnie przyjętych ostatnio definicji. I samoregulacja jest bardzo ważna dla naszego życia, bo tak naprawdę wpływa na jakość naszego życia w dużym stopniu. I samoregulacja koreluje dodatnio, czyli jak gdyby idzie w parze ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, z samooceną, z jakością relacji międzyludzkich, nawet z poziomem finansów, natomiast koreluje ujemnie z uzależnieniami, nawet popełnianiem przestępstw, więc jest to ważny bardzo aspekt czy umiejętność. I to, co jest ważne z punktu widzenia dzisiejszego wykładu, to, że osoby ze słabą samoregulacją często angażują się w różne zachowania, które niekoniecznie są dla nich dobre, tak jak na przykład nadużywanie substancji, nadmierne granie, hazard czy prokrastynacja, pomimo negatywnych konsekwencji. To wszystko, te wszystkie zachowania jak gdyby w umiarze mogą być czasem może fajne, jednak jak się pojawiają te negatywne konsekwencje i osoby mimo tego powtarzają tego typu zachowania, to już przestaje być fajne. No i teraz ja przejdę do prokrastynacji, bo jak gdyby na tym się skupia część moich badań. Co to jest prokrastynacja? Może najpierw parę takich przykładów, czyli znowu ten student, który powinien pisać tym razem pracę magisterską, ale siedzi na Facebooku albo ogląda YouTube'a na przykład teraz. To może być, tak, to jest prokrastynacja. Gdy uczy się do egzaminu dopiero w ostatnią noc przed egzaminem, to też jest prokrastynacja. Większość z Państwa prawdopodobnie zna osoby, które pomimo jakichś niepokojących objawów zdrowotnych nie idą do lekarza, nie idą na badania. To też jest przykład prokrastynacji, która może prowadzić do często dosyć naprawdę negatywnych konsekwencji. Formalna definicja mówi, że prokrastynacja to jest dysfunkcja samoregulacji polegająca na irracjonalnym, ale odwlekaniu niektórych czynności pomimo świadomości, że może to prowadzić znowu do negatywnych konsekwencji. Więc te negatywne konsekwencje tak naprawdę są tutaj kluczowe w tych definicjach. I czasami osoby, tutaj od razu chcę wyjaśnić, że prokrastynacja to nie jest lenistwo, bo lenistwo, jeżeli w ogóle istnieje, ja czasami mam wątpliwości, czy istnieje, ale jeżeli istnieje, no to jeżeli ktoś jest leniwy, to po prostu mu się nie chce i zakładam, że dobrze mu z tym, że mu się nie chce. Natomiast osoby z tendencją do odwlekania zadań, czy też z tendencją do prokrastynacji, one chciałyby robić i planują coś robić, czują presję, że powinny robić, albo czują chęć, różnie może być, ale nie robią i w związku z tym mają bardzo duże poczucie winy, frustracji, w pewnym sensie cierpią z tego powodu, więc to nie jest lenistwo moim zdaniem, jakby tutaj tak na dzień dobry taka uwaga. No i prokrastynacja rzeczywiście jest problemem dla wielu osób. Szacuje się, że około 15-20% ludzi ma rzeczywiście problem z prokrastynacją. Badania na studentach wskazują na znacznie wyższe liczby. Nie należy tego porównywać bezpośrednio, bo to były różne badania, więc różnymi metodologiami robione, więc nie możemy tego porównywać. Ale też prawda jest taka, że studenci mogą sobie na trochę więcej pozwolić i te konsekwencje ich jakby odwlekania niektórych rzeczy może nie zawsze są takie straszne, więc po prostu mogą sobie nie pozwolić, stąd prawdopodobnie po części ta liczba jest taka wysoka u studentów. Jak już powiedziałem, prokrastynacja prowadzi do poczucia winy i frustracji i to jest jak gdyby jeden z takich kosztów, które ponoszą osoby, które borykają się z tym problemem. Ale jeżeli coś robimy na ostatnią chwilę, to też zwykle robimy to gorzej, bo po prostu poświęcamy na to mniej czasu. Jak coś robimy gorzej, to mamy niższą satysfakcję z tego, co robiliśmy. Może to też się przekładać na nasze sukcesy w pracy, na nasze awanse, na nasze finanse i ogólnie rzecz biorąc na jakość życia.
Więc tak, finanse znowu. Prokrastynacja może prowadzić do strat finansowych zarówno dla konkretnych osób, ale też na takim poziomie społeczno-ekonomicznym. Zależy też, kto prokrastynuje i co, bo czasami konsekwencje mogą być dotyczyć bardzo, bardzo szerokiego grona osób, ale też z takiego są te badania, które tutaj wymieniam, mówią o tym, że problemem jest to, że wiele osób bardzo nie ma oszczędności na emeryturę. I to jest problem nie tylko tych osób, ale tak naprawdę jest to też problem trochę społeczny. Innym problemem społecznym jest też to, co już mówiłem, że część osób za późno chodzi do lekarza i w skali globalnej to są bardzo duże liczby i oprócz tego, że te osoby sobie mogą zepsuć zdrowie, to tak naprawdę też w dużym stopniu obciążają systemy ochrony zdrowia, bo leczenie, jakie jest prowadzone za późno, to czasami może być mniej skuteczne, zwykle jest znacznie bardziej angażujące dla ochrony systemu ochrony zdrowia i też często droższe po prostu. No więc prokrastynacja to jest problem i coraz więcej naukowców zaczyna się tej prokrastynacji przyglądać od przynajmniej kilkunastu lat, więc już trochę o tej prokrastynacji wiemy. I teraz powiem troszkę, co wiemy. Oczywiście wiemy znacznie więcej, niż ja bym mógł mówić tutaj przez dwie godziny, co już wiemy z dotychczasowych badań, ale skupię się tylko na takich rzeczach, które są ważne z punktu widzenia tego, co chcę później opowiadać dalej dziś. Więc z takim ważnym korelatem prokrastynacji jest impulsywność, czyli korelacja między prokrastynacją i impulsywnością mierzona kwestionariuszowo wynosi 0,4, czyli to jest całkiem sporo, więc jak gdyby idzie to w parze z impulsywnością. Co ciekawe, też badania w nurcie tak zwanej genetyki behawioralnej, czyli badania prowadzone na bliźniakach jedno- i dwujajowych, pokazują, że prokrastynacja i impulsywność mają wspólny czynnik genetyczny, dosyć mocno wspólny tak naprawdę. Są też badania neuroanatomiczne, czyli badające strukturę mózgu i okazuje się, że w lewej grzbietowo-bocznej korze przedczołowej, czyli tu mniej więcej, osoby wysoko prokrastynujące mają mniejszą objętość istoty szarej tak zwaną, ale taka sama korelacja, czyli jak gdyby zmniejszona objętość istoty szarej jest z impulsywnością, czyli generalnie zarówno impulsywność, jak i prokrastynacja korelują z mniejszą gęstością istoty szarej w lewej grzbietowo-bocznej korze przedczołowej, a grzbietowo-boczna kora przedczołowa, ja później jeszcze wspomnę o niej, co prawda o prawej, ale ogólnie rzecz biorąc te obszary są bardzo ważne dla naszej samokontroli, czy samoregulacji, ogólnie kontroli zachowania, kontroli poznawczej, więc są to ważne, ważne części naszych mózgów. Idąc dalej, prokrastynacja też wydaje się, że idzie w parze z trudnością w hamowaniu reakcji. Są przynajmniej dwie takie prace. Ja o tym jeszcze później też troszeczkę powiem. I tutaj interpretacje tych wyników były takie, że osoby, które mają tendencję do odkładania zadań, mają trudności w zahamowaniu impulsów i na przykład taki student, jak uczy się i nagle mu przyjdzie taki impuls do głowy, żeby włączyć serial albo zagrać w grę, to ma trudność z wyhamowaniem tego impulsu i włączy ten serial albo zagra w grę. I to, co już mówiłem też w kontekście samoregulacji, że jedną z jej elementów jest regulacja emocji, no to wiadomo też, że prokrastynacja i trudności w regulacji emocji idą w parze bardzo mocno. I ci badacze, których tutaj cytuję, twierdzą, że prokrastynacja to może być sposób na krótkotrwałą poprawę nastroju, czyli jeżeli na przykład student stresuje się egzaminem, to jak włączy sobie serial, to przynajmniej na chwilę zapomina o tym egzaminie i przestaje się stresować. Więc tak z psychologicznego punktu widzenia, ja później jeszcze wrócę do tego bardziej w kontekście mózgu. Ale prokrastynacja koreluje też z ADHD. Przy czym tutaj prawdopodobnie może być tak, że jeśli chodzi o osoby ADHD, to
prokrastynacja może być objawem ADHD, że te osoby po prostu przez zaburzenia uwagi mogą mieć trudności w skupieniu się nad zadaniami, które powinny robić i kończyć. Prokrastynacja koreluje też z depresją. Niektórzy badacze twierdzą, że depresja może, że prokrastynacja może prowadzić do depresji, prawdopodobnie tak jest, ale też na pewno jeżeli ktoś ma depresję, to nie ma motywacji i energii do tego, żeby robić rzecz, mówiąc kolokwialnie. Jeżeli damy takiej osobie kwestionariusz prokrastynacji, to ona będzie miała tam wysokie wyniki, więc my jako badacze też musimy być czujni, czy rzeczywiście jeżeli badamy osoby, to czy to nie jest tak, że prokrastynacja jest tylko objawem jakichś innych, być może poważniejszych zaburzeń. I prokrastynacja koreluje też z uzależnieniami. I tutaj ja bym interpretował to tak, że zarówno prokrastynacja, jak i uzależnienia, jak gdyby ich podłoże może być sama, może być słaba samoregulacja. Tak naprawdę prokrastynacja nie jest w przyszłości będzie może nie diagnozowana jako zaburzenie psychiczne. Ale zarówno impulsywność, jak i trudności w hamowaniu reakcji, jak i trudności w regulacji emocji, tak naprawdę korelacja z ADHD i depresją też są typowe dla uzależnień. Więc wszystkie te rzeczy, które tutaj wymieniłem, które są typowe dla prokrastynacji, są też typowe dla uzależnień. Więc jak gdyby ja nie twierdzę, że prokrastynacja jest uzależnieniem, absolutnie, bo prokrastynacja nie jest uzależnieniem, w uzależnieniach mamy jak gdyby dodatkowe mechanizmy związane z uzależnieniami, ale wydaje się, że zarówno prokrastynacja, jak i uzależnienia, i być może inne zaburzenia samoregulacji mają sporo podobieństw. I teraz przejdę do opowiadaniu Państwu o naszych badaniach. I w pierwszym z tych badań chcieliśmy zobaczyć, jak to jest. Zaprosiliśmy osoby z wysoką i niską tendencją do prokrastynacji. Zaraz jeszcze to powiem w szczegółach. I chcieliśmy zobaczyć, jak to jest z tym hamowaniem reakcji. Co się dzieje w głowie w trakcie hamowania. A także chcieliśmy zobaczyć, czy są jakieś różnice w mózgu osób nisko i wysoko prokrastynujących pod wpływem negatywnych emocji. No więc jeśli chodzi o hamowanie, to wykorzystaliśmy takie najprostsze, znane już od ponad 100 lat zadanie go no go, po polsku być może idź, nie idź, w którym zadaniem osoby badanej jest wciskanie guzika, jeżeli zobaczy bodziec go. W naszym wypadku te bodźce to były cyfry. I zadaniem osoby było jak najszybciej wcisnąć guzik, jeśli zobaczy cyfrę, chyba że to była cyfra 2. I to był dla nas bodziec no go, czyli nie idź. I te cyfry się pojawiają dosyć często, mniej więcej co sekundę, półtorej, ale te bodźce no go się pojawiają stosunkowo rzadko, więc osoba wpada w pewien taki rytm wciskania tego guzika na te bodźce go i od czasu do czasu musi zahamować reakcję. Żeby dołożyć emocje do tego naszego zadania, dołożyliśmy nagrody i kary pieniężne i w warunku z nagrodą za każde odpowiednio szybkie wciśnięcie guzika na bodziec go osoba dostawała 5 groszy i za każde zahamowanie guzika, znaczy nie wciśnięcie guzika na bodziec no go dostawała 25 groszy. To wynikało z tego, że tych bodźców no go było 5 razy mniej. Żeby nie było jakby strategii takiej, że a zawsze będę wciskał, to wtedy więcej zarobię. Natomiast w warunku z karą osoba na początku w każdego bloku, bo to było zadanie w blokach, zaraz jeszcze o tym powiem, dostawała 10 zł, ale jeżeli wciskała na go za wolno, to zabieraliśmy jej 5 groszy, a jeżeli wciskała na no go, kiedy nie powinna wcisnąć, to zabieraliśmy jej 25 groszy. Więc tak naprawdę to zadanie było identyczne, tylko jakby kontekst taki emocjonalny był inny i był też, mieliśmy też warunek neutralny, gdzie bez względu na to, jak ta osoba wciska, to dostanie na koniec 8 zł. To zadanie mieliśmy podzielone na bloki, każda osoba miała 6 bloków z nagrodami, karami, 6 bloków neutralnych. Podzielone to było tak na 3 sesje, to są szczegóły. I to zadanie zrobiliśmy w skanerze rezonansu magnetycznego.
To jest skaner w naszej pracowni obrazowania mózgu. Tak naprawdę to jest świeżo odnowiony skaner. W praktyce to badanie, o którym mówię, było zrobione kilka lat temu, więc było na poprzedniej wersji skanera, ale ten jest ładniejszy, więc go pokazuję. Do tego badania zaprosiliśmy dorosłe osoby, nie studentów, tam średnio około 31-32 lat. Zapraszaliśmy te osoby bazując na takim kwestionariuszu prokrastynacji, który się nazywa PPS, i osoby w grupie kontrolnej to były osoby nisko prokrastynujące, LP będziemy je nazywać, low procrastination, i one miały niskie wyniki w tym kwestionariuszu, natomiast osoby w grupie wysoko prokrastynującej, HP, high procrastination, to były osoby, które miały wysoki wynik w tym kwestionariuszu. Oprócz tego poprosiliśmy te osoby o wypełnienie kwestionariusza impulsywności i kwestionariusza wrażliwości na nagrody i kary. I zaraz to wyjaśnię. Jeśli chodzi o impulsywność, to ten kwestionariusz, którego użyliśmy, miał 5 podskal. Tutaj na pomarańczowo mamy i później też będziemy mieli na pomarańczowo osoby wysoko prokrastynujące, na szaro osoby nisko prokrastynujące. I w 4 z 5 tych podskal osoby wysoko prokrastynujące miały wyższe wyniki kwestionariuszu impulsywności. I to tak naprawdę nie jest w żaden sposób nowy wynik. To, że osoby wysoko prokrastynujące są bardziej impulsywne, wiadomo było już od dawna, ale gdyby tutaj my poparli raz i pokazujemy, że nasza grupa też jakoś tam jest podobna do tego, co inni badacze badali wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o ten kwestionariusz wrażliwości na nagrody i kary, ta nazwa może być trochę myląca, ale tak go psychologowie nazwali, bo ta wrażliwość nie jest rozumiana jako wrażliwość na dostawanie kar i nagród, tylko na perspektywę kar i nagród. Czyli wrażliwość na nagrody to jest taka tendencja do dążenia do sytuacji, kiedy możemy coś ugrać, kiedy możemy coś osiągnąć. A wrażliwość na kary to jest tendencja do unikania sytuacji, kiedy coś nam może pójść nie tak, kiedy możemy coś stracić. Więc w pewnym sensie ta wrażliwość na kary jest bardzo podobna, bardzo zbliżona do lęku przed porażką. I to już było coś nowego. I jak popatrzyliśmy sobie na wyniki z tego kwestionariusza, to nie widzimy różnic między grupami we wrażliwości na nagrody, natomiast jeśli chodzi o tą tendencję do unikania sytuacji, kiedy coś może pójść nie tak, to ona jest znacznie wyższa u osób wysoko prokrastynujących. Dobrze, a teraz przejdźmy do wyników naszego zadania Go No Go. Tak jak mówiłem, myśmy się spodziewali, że osoby wysoko prokrastynujące będą miały trudności w hamowaniu. Tutaj na tym lewym wykresie mamy na osi Y skupania, czyli nie wciśnięcia guzika na bodziec z nogą, widzimy, że ta skuteczność jest około tam powiedzmy 60% średnio. I znowu na pomarańczowo mamy wysoko prokrastynujące osoby i wydaje się, że te słupki są niższe, ale tak naprawdę okazało się, że statystycznie ta różnica nie była istotna. Być może gdybyśmy mieli większe grupy, to by się okazało, że ta różnica jest istotna, a może nie. W każdym razie to nie jest jakaś uderzająca różnica, która by pokazywała, że osoby wysoko prokrastynujące mają rzeczywiście jakieś poważne trudności w hamowaniu reakcji. Osoby wysoko prokrastynujące wciskały guzik troszeczkę szybciej, aczkolwiek też to nie była różnica istotna statystycznie, być może ta szybkość też wynika z impulsywności. Ale, znowu pokazuję zdjęcie naszego pięknego skanera, to zadanie było robione w skanerze rezonansu magnetycznego, więc spodziewaliśmy się, że mimo tego, że nawet nie ma różnic w poziomie wykonania zadania, to będziemy widzieli różnice w aktywności mózgu. I tutaj mieliśmy, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, bo patrząc na te podobieństwa pomiędzy prokrastynacją i uzależnieniami, to moglibyśmy się spodziewać równocześnie dwóch rzeczy. Z jednej strony w uzależnieniach od substancji, czyli w alkoholu i wszelkich innych substancji, badania pokazują, że w trakcie poprawnego hamowania, czyli kiedy osoba rzeczywiście nie wciśnie tego guzika, aktywność szeregu obszarów mózgu jest niższa niż u osób zdrowych. Być może to już wynika z samego jak gdyby zużycia mózgu przez substancje, może to wynika z tego, że te osoby jednak to hamowanie mają słabsze i
co może doprowadzić też je do uzależnień. Natomiast jeśli chodzi o uzależnienia behawioralne, czyli tak naprawdę hazard i granie w gry komputerowe, które też formalnie jeszcze nie jest traktowane jako uzależnienie, ale nieformalnie wielu badaczy już takie nazywa, to wynik był odwrotny. U osób z uzależnieniami behawioralnymi, czyli u osób uprawiających za dużo hazardu i za dużo grających w gry, w trakcie poprawnego hamowania aktywność mózgu była wyższa niż u osób zdrowych. Co może świadczyć o tym, że żeby zahamować reakcję, te osoby potrzebują znacznie większej gdyby zaangażowania zasobów mózgu. No więc byliśmy bardzo ciekawi, co nam tutaj wyjdzie, jeśli chodzi o porównanie osób wysoko i nisko prokrastynujących. I nic nam nie wyszło. Nie zaobserwowaliśmy żadnych istotnych różnic między naszymi grupami, jeśli chodzi o poprawne hamowanie, czyli o te momenty, kiedy osoba wyświetlił się bodziec no go i osoba nie wcisnęła guzika. Ale tak jak mówiłem, około 60% prób tych no-go to było poprawne zahamowanie, czyli około 40% osoby, w około 40% tych prób osoby wcisnęły guzik wtedy, kiedy nie powinny, czyli popełniały błąd. A jak popełniamy błąd, to w naszych mózgach się dzieje bardzo dużo rzeczy, aktywuje się szereg różnych obszarów, między innymi kora wyspy, różne obszary podkorowe, ale też przednia część zakrętu obręczy. I jeżeli tutaj popatrzyliśmy sobie na różnice między naszymi grupami, to się okazało, że w grupie osób wysoko prokrastynujących, czyli HP, ta część mózgu, która tutaj jest wyświetlona na czerwono, aktywowała się znacznie mniej, istotnie statystycznie mniej, niż u osób wysoko prokrastynujących. Ta część mózgu to jest przednia część zakrętu obręczy, Anterior Cingulate Cortex, w skrócie ACC czy ACC. Jest to obszar odpowiedzialny za monitorowanie zachowania naszego, między innymi, za monitorowanie i konfliktów. A ostatnie teorie mówią także, że tak naprawdę ta przednia część zakrętu obręczy kontroluje wiele innych obszarów w mózgu. I tutaj znów chcę podkreślić to, że tego typu wynik, czyli obniżona aktywność przedniej części zakrętu obręczy po popełnieniu błędów, jest typowa dla większości uzależnień. Można tutaj przeczytać sobie tą metaanalizę. Więc to jest jak gdyby kolejne podobieństwo pomiędzy prokrastynacją i uzależnieniami. Tak jak mówiłem, w tym zadaniu mieliśmy bloki z karami, z nagrodami i bloki neutralne. Jeśli chodzi o nagrody, to tam nie zauważyliśmy nic ciekawego. Natomiast jak porównaliśmy sobie bloki z karami i bloki neutralne i popatrzyliśmy na różnice grupowe, to okazało się, że w tych tutaj zaznaczonych na czerwono obszarach mózgu, w grupie kontrolnej, czyli w grupie nisko prokrastynującej, w warunku z karą aktywność wzrastała, natomiast w grupie nisko prokrastynującej, w warunku z karą, ta aktywność nieznacznie słabła. Ten spadek nie był istotny, ale przez to, że wzrost w grupie nieprokrastynującej był wysoki, to mieliśmy istotną różnicę tutaj między grupami, więc jak gdyby tutaj, w sumie to już powiedziałem, w warunku z karą u osób nisko prokrastynujących mieliśmy wzrost w tych obszarach. I te obszary to jest znowu anterior cingulate cortex, to jest ten sam obszar, o którym przed chwilką mówiłem, i prawa grzbietowo-boczna kora przedczołowa, o której wspominałem wcześniej, mówiąc o tym, że w lewej korze grzbietowo-bocznej przedczołowej była ujemna korelacja pomiędzy prokrastynacją i impulsywnością, a gęstością istoty szarej w tym obszarze. Jest to obszar związany z kontrolą poznawczą i z kontrolą naszego zachowania. I u osób nisko prokrastynujących w warunku z karą nie mieliśmy tutaj wzrostu zachowania, co może prowadzić tak naprawdę do spadku samokontroli w sytuacji negatywnych emocji. I co ciekawe, bardzo podobne badanie, zadanie go no go z karami pieniężnymi, było zrobione też między innymi, znaczy nie między innymi, było zrobione na osobach uzależnionych od kokainy
i identyczny praktycznie wynik był, te osoby uzależnione od kokainy miały, nie miały wzrostu aktywności w tych obszarach w porównaniu do grupy kontrolnej. Podejrzewam, że gdyby zrobić takie zadania, takie badanie z takim zadaniem na innych uzależnieniach, to wynik byłby bardzo podobny, jednak takich badań nie było. Dobrze, wnioski z tego pierwszego badania. Widzimy deficyt w przetwarzaniu błędów, czyli mniejszą aktywność przedniej części zakrętu obręczy. I przetwarzanie błędów, tak na chłopski rozum, jest ważne, żebyśmy mogli się na tych błędach uczyć, żebyśmy mogli korygować. A co robią osoby z tendencją do prokrastynacji? Powtarzają ten sam błąd. Mogą sobie obiecywać, że w następnym semestrze to już będę się uczył regularnie i rzadko im to wyjdzie. Podobnie jest w uzależnieniach. No i zaobserwowaliśmy też brak wzrostu tych aktywności, tych obszarów związanych z kontrolą zachowania w trakcie negatywnych emocji, więc można się spodziewać, że te negatywne emocje mogą prowadzić do obniżenia kontroli zachowania i to jest spójne z tym, co już wcześniej mówiłem, że osoby z tendencją do odwlekania zadań, jeżeli się stresują, jeżeli są złe, jeżeli się boją, to tym bardziej będą odkładać zadania, bo tym trudniej jest kontrolować swoje zachowanie. Więc ta kwestia reakcji na kary i kwestia przetwarzania błędów skłoniły nas do pytania, czy zaburzenia samoregulacji, w szczególności prokrastynacja, wiążą się z deficytami w uczeniu się na błędach i karach, bo myśmy tutaj tak naprawdę nie badali uczenia i tutaj ten mój wniosek to jest bardzo mocno na wyrost, że to może być związane z trudnością w uczeniu się, czy korygowaniu swoich błędów. No więc postanowiłem zrobić przegląd literatury i zaprosiłem do tego pana profesora Potenzę ze Stanów do współpracy i przeglądając tą literaturę, jeśli chodzi o przetwarzanie błędów, to znaleźliśmy, że rzeczywiście jest to, że to jest to typowe dla zaburzeń, znaczy deficyty w przetwarzaniu błędów są typowe dla zaburzeń samoregulacji, tak jak już mówiłem, jest to typowe dla uzależnień, jest to typowe dla osób wysokoimpulsywnych, nasze badania pokazały to w prokrastynacji, było też ciekawe badanie na osobach wychodzących z więzienia, zaproszono je do skanera, gdzie wykonywały takie zadanie go nogą, bardzo proste, bez tych nagród i kar. I okazało się, że te osoby, u których aktywność przedniej części zakrętu obręczy po popełnieniu błędu była niższa, znacznie szybciej wracały do więzienia. Więc też jakby popełniały podobne błędy później w życiu i dawały się złapać. Natomiast jeśli chodzi o samo uczenie się na karach, to byliśmy zaskoczeni, że w zasadzie prawie, że nie było takich badań. Jest bardzo dużo badań w kontekście uzależnień, jeśli chodzi o układ nagrody, uczenie się na nagrodach, no bo wiadomo, substancje czy zachowania są bardzo nagradzające w uzależnieniach, ale praktycznie badań na temat uczenia się na karach było bardzo mało, zaraz o nich opowiem. Są też dosyć często robione badania, kiedy osoby dostają, mają się uczyć, ale generalnie dostają nagrody lub kary za każdym razem. Więc wtedy trudno jest rozdzielić, czy one się uczą na karach czy nagrodach. Natomiast takie badania, które pozwalałyby na rozdzielenie uczenia się na karach i nagrodach, były cztery. I one wszystkie pokazały, że osoby, zaraz powiem jakie, uczyły się na karach gorzej, ale na nagrodach tak samo dobrze jak osoby zdrowe i chodziło tu o użytkowników marihuany, o osoby uzależnione od tytoniu. To były dwa badania, jedno było behawioralne, drugie było w skanerze rezonansu magnetycznego i osoby uzależnione od opioidów. I każda z tych badań było robione trochę inną metodą, inne zadanie uczenia się tam było zrobione, wykorzystane, ale wszystkie pokazały rzeczywiście na deficyty w uczeniu się na karach u osób z uzależnieniami, powiedzmy, czy nadużywających pewnych substancji. Więc to nas, wniosek pierwszy z tego jest taki, że potrzebujemy więcej badań, bo tu widać, że coś jest na rzeczy, a nie było takich badań w innych uzależnieniach. Ale to nas skłoniło do zaproponowania takiego modelu samoregulacji, który nazwaliśmy transdiagnostycznym modelem samoregulacji i zaburzeń, powiedzmy. Ja go teraz opowiem, znowu wracając do przykładu
studenta przygotowującego się do egzaminu, ale tak naprawdę możecie tutaj Państwo też myśleć trochę o uzależnieniach czy innych problemach z samoregulacją. O co chodzi w życiu? W życiu nam chodzi o to, żebyśmy dostawali nagrody, żeby nam było dobrze. W przypadku studenta nagrodą może być na przykład dobra ocena z egzaminu. Żeby dostać dobrą ocenę z egzaminu, student powinien się do tego egzaminu uczyć, czyli powinniśmy wykonywać jakieś adaptatywne zachowania, które nas będą prowadzić do tych sukcesów, na których nam zależy. Jeżeli taki student uczy się do egzaminu, dostanie dobrą ocenę, cieszy się, aktywuje się szereg obszarów w jego mózgu, między innymi przyśrodkowa kora oczodołowo-czołowa, i to zachowanie się utrwala. Student uczy się, że dobrze jest się uczyć. I życie jest piękne. Natomiast czasem się może zdarzyć każdemu z nas jakiś błąd i na przykład student 2 dni przed egzaminem pójdzie na imprezę. I jeżeli to będzie student z wysoką samoregulacją, oznaczać go będziemy niebieską strzałką, to w takiej sytuacji on powinien poczuć, że robi pewnego rodzaju błąd. Powinno mu się aktywować przednia część zakrętu obręczy, która powinna wpłynąć na wzrost kontroli zachowania i student powinien w miarę szybko wyjść z imprezy, skorygować swoje zachowanie. Natomiast jeżeli jednak zostanie na tej imprezie, no to następnego dnia źle się czuje, jest zestresowany, ma negatywne konsekwencje, pewnego rodzaju karę. W takiej sytuacji u studenta z wysoką samoregulacją wiemy, że możemy się spodziewać wzrostu aktywności przedniej części kory zakrętu obręczy i grzbietowo-bocznej kory przedczołowej, co też wpływa na wzrost kontroli zachowania i następnym razem student już tak nie zrobi. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z osobą o niskiej samoregulacji, to jak taki student pójdzie na imprezę, to ta aktywność ACC może być niewystarczająca do tego, żeby to wpłynęło na zmianę jego zachowania, bo wiadomo, że ona jest mniejsza, więc jest większe ryzyko, że taki student zostanie na tej imprezie i on, podobnie jak poprzedni przypadek, będzie miał negatywne konsekwencje, będzie się źle czuł, będzie się czuł zestresowany, ale w takiej sytuacji zamiast wzrostu aktywności tych obszarów, raczej byśmy się spodziewali spadku, w każdym razie nie wzrostu. I to nie wpłynie dodatnio na kontrolę zachowania, tylko raczej na obniżenie tej kontroli zachowania i student zamiast jednak przysiąść do książek, że tak powiem, będzie miał większą skłonność do tego, żeby zachowanie jego było mniej skontrolowane, czyli na przykład łatwiejsze, albo może po prostu pójść w unikanie tego konfrontowania się z tym stresem, powiedzmy, przed egzaminem i włączy sobie serial albo grę komputerową. I wtedy poczuje się przez chwilę lepiej. Jest to pewnego rodzaju ulga, poza tym sama czynność grania w grę czy oglądania serialu może być pewnego rodzaju nagrodą, a jeżeli tak postępujemy, to aktywuje się w naszych głowach między innymi przyśrodkowa kora czołowo-oczodołowa i uczymy się, że przed egzaminem należy grać w gry albo oglądać seriale. To tak w skrócie i tak trochę anegdotycznie przedstawiliśmy ten nasz model. Ale tak naprawdę to w tym modelu my proponujemy, że uczenie się na błędach i karach może być jednym z bardzo ważnych mechanizmów nabywania samoregulacji. I jeżeli ktoś ma trudność w uczeniu się na błędach, no to jak gdyby trudno mu będzie te błędy korygować i trudno mu będzie uczyć się nowego typu zachowań, czy takich zachowań bardziej adaptatywnych, które będą przynosić długofalowe korzyści. I w związku z tym tak naprawdę zachowania takie nieadaptatywne mogą prowadzić do rozwoju być może różnych zaburzeń samoregulacji, w tym uzależnień. Ale to jest oczywiście wszystko hipoteza. My tego tak naprawdę nie wiemy. Jest to propozycja, ale generalnie z tej propozycji, z tego modelu wynikałoby, że różne zaburzenia samoregulacji powinny się charakteryzować deficytami w uczeniu się na błędach i karach. Więc sprawdźmy, co się dzieje w prokrastynacji. I to jest kolejne
badanie, o którym chcę Państwu powiedzieć, w którym znowu mieliśmy dwie grupy, nisko i wysoko prokrastynującą, i daliśmy im zadanie na uczenie się na nagrodach i karach odrębnie. I to zadanie to było tak zwane zadanie probabilistycznego naprzemiennego uczenia się. W tym zadaniu zadaniem osoby było wybieranie jednego z dwóch bodźców, to były taki biały i czarny fraktal jakby. Jeden z tych bodźców był lepszy, a drugi gorszy. I ten lepszy w 75% przypadków dawał osobie nagrodę. Nagroda to było 35 groszy i to było symbolizowane pojawieniem się na ekranie takiej uśmiechniętej buźki, a brak nagrody był symbolizowany pojawieniem się buźki takiej o takim, powiedzmy, neutralnym wyrazie. I osoba, jeżeli wybiera lepszy bodziec, no to częściej dostaje te nagrody, ale jak już ta osoba się nauczy, że ten biały bodziec jest lepszy, to myśmy odwracali te prawdopodobieństwa i teraz ten czarny stawał się lepszy, a biały stawał się gorszy. Więc osoba się musiała przeuczyć, stąd to naprzemienne uczenie się. I oczywiście mieliśmy warunek z karą, gdzie lepszy bodziec to był taki, że nie zabieraliśmy osobie pieniędzy, czy też rzadziej to zabieraliśmy, a w gorszym bodźcu częściej zabieraliśmy osobie te pieniądze. Poza tym to zadanie było takie same, osoba dostawała na początku jakąś tam kasę i jeżeli wypadała smutna buźka, to zabieraliśmy jej 35 groszy. I to zadanie było podzielone na bloki z nagrodami i z karami. Każda osoba miała takie trzy bloki z nagrodami i trzy bloki z karami. I co ważne, mieliśmy to w dwóch kolejnościach, czyli połowa osób zaczynała od nagród, połowa osób zaczynała od kar. I tutaj już zaprosiliśmy do tego badania studentów. To zadanie było robione nie w skanerze, tylko przed komputerem. Podobnie też osoby były rekrutowane na podstawie kwestionariusza prokrastynacji studenckiej w tym wypadku. Też poprosiliśmy osoby o wypełnienie tych samych kwestionariuszy impulsywności i wrażliwości na kary. Ja nie będę już tych wyników pokazywał, bo one były praktycznie identyczne. Natomiast pewnie się Państwo zastanawiają, kto więcej zarobił. Nikt więcej nie zarobił, ani grupa wysoko, ani nisko prokrastynująca, ona mniej więcej zarobiła tyle samo, co jest tak naprawdę bardzo typowe dla tego typu zadania. Po prostu ono ma taką cechę, że raz, że jest duża zmienność między osobami, a dwa, że poniekąd, nieważne jak się robi to zadanie, to ten zarobek jest jakoś tam podobny, więc to jest typowe w tym zadaniu, w większości badań tak to wychodzi, natomiast badacze nie skupiają się tak naprawdę na tym, kto więcej zarobi, tylko jak osoby podchodzą do tego zadania, jaką mają strategię, jeśli chodzi o to poradzenie sobie z tym zadaniem, tudzież jak się uczą. I żeby stwierdzić, jak one się uczą, zastosowaliśmy do wyników tych osób, czyli tak naprawdę do sekwencji tego ich wyborów, do tych ich decyzji, zastosowaliśmy model uczenia się. Wykorzystaliśmy tak naprawdę model Rescorli-Wagnera, zaproponowany już 50 lat temu do opisu uczenia się u szczurów. I to bardzo często teraz ludzie wykorzystują ten sam model do opisu tego, jak my się uczymy w tego typu zadaniach. Założenie tego modelu jest takie, że przypisujemy każdemu z tych bodźców, czyli na przykład temu białemu i czarnemu kwadratowi, jakąś wartość i ta wartość się zmienia, czyli uczenie nasze polega na zmianie tej wartości w zależności od tego, jakie otrzymujemy efekty z naszych wyborów i to, jak szybko my zmieniamy to nasze przekonanie, zależy od tempa uczenia się. I to tempo uczenia się to jest taka nasza jakby indywidualna cecha. Jedni zmieniają to zdanie trochę szybciej, inni to zdanie zmieniają trochę wolniej na podstawie tego, jakie otrzymujemy wyniki za nasze wybory. I tak naprawdę oczywiście mamy na to wszystko wzory. Ja sobie i Państwu daruję te wzory. To jest ten właśnie klasyczny wzór na model Rescorli-Wagnera. Druga sprawa w tym modelu jest taka, że, bo jedna rzecz to jest to, jak my szybko zmieniamy zdanie, a druga rzecz to jest jeszcze, co my robimy, bo ja mogę być na przykład na 70% przekonany, że biały bodziec jest lepszy. I co wtedy robię? Albo wybiorę biały, albo wybiorę czarny. I jeżeli
będę praktycznie zawsze wybierał biały, to będzie można mówić, że mam niski poziom eksploracji, że nie próbuję tego czarnego, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, tylko mam wysoki poziom perseweratywności. Będziemy to oznaczać współczynnikiem beta, który mówi o tej perseweratywności. Im wyższy współczynnik beta, tym wyższa perseweratywność, czyli tym niższy poziom eksploracji. Oczywiście na to wszystko też mamy wzory. I analiza naszych danych polega na tym, że my mamy ten ciąg decyzji naszych osób badanych i wyliczamy dla każdej osoby w każdym warunku odrębnie z nagrodą i karą alfa i beta, czyli ten tempo uczenia i poziom perseweratywności w taki sposób, żeby jak najlepiej zamodelować zachowanie danej osoby. I na to też oczywiście mamy wzór, że staramy się zmaksymalizować prawdopodobieństwo zaobserwowania tego, co ta osoba rzeczywiście zrobiła. Jeżeli tutaj mamy jakichś fizyków lub matematyków, to na pewno wiedzą, że tak naprawdę jeżeli chcemy coś modelować, to nie powinniśmy stosować jednego modelu, tylko kilka. I rzeczywiście, oczywiście myśmy też tak zrobili. Zastosowaliśmy 5 różnych modeli. One tak naprawdę wszystkie są bardzo podobne do tego modelu Rosco-Orli-Wagnera i na nim bazują, tylko mają jeszcze czasem dodatkowe inne założenia. I nie patrząc na wyniki tak naprawdę, co z tych modeli nam by wyszło, tylko patrząc na to, który z tych modeli najlepiej jest w stanie opisać nam zachowanie osób średnio. Mamy na to też odpowiedni wzór. Wybieramy model, który jak gdyby najlepiej potrafi nam opisać zachowanie naszych osób badanych. W naszym przypadku to był taki model Rescorli-Wagnera, jeszcze z dodatkowym modułem wyboru. Nie będę w to wchodził. To są jak gdyby szczegóły. W każdym razie chciałem to powiedzieć, żeby nie było, że nie powiedziałem. I co myśmy zaobserwowali? Zaobserwowaliśmy, jeśli chodzi o tempo uczenia, tutaj znowu na pomarańczowo mamy osoby wysoko prokrastynujące, tym ciemnoszarym mamy osoby nisko prokrastynujące, oznaczone HPLP tutaj. Jeśli chodzi o tempo uczenia alfa, to zaobserwowaliśmy trend statystyczny w kierunku tego, że ogólnie rzecz biorąc osoby nisko prokrastynujące uczą się trochę jakby wolniej, mają wolniej zmieniają to swoje przekonanie na temat tego, który bodziec jest lepszy. Natomiast jak sobie rozdzieliliśmy to na warunki z nagrodami i z karami odrębnie, to okazało się, że w warunku z nagrodą tak naprawdę nie mamy wielkiej różnicy między grupami, natomiast w warunku z karą osoby wysoko prokrastynujące znacznie wolniej zmieniają swoje przekonania na temat tych bodźców, czyli jak gdyby uczą się wolniej, przeuczają się wolniej. Więc tutaj jak gdyby widzimy już różnicę pomiędzy nagrodą i karą w tych grupach. Natomiast jeśli chodzi o poziom perseweratywności, robienia tego samego albo tendencję do kombinowania, czyli eksploracji, to tutaj zaobserwowaliśmy już patrząc średnio różnicę między grupami i ten poziom perseweratywności był wyższy w grupie prokrastynatorów. Jak sobie to rozbiliśmy na nagrody i kary, to dalej ten poziom był wyższy u osób z tendencją do prokrastynacji. Natomiast u osób nisko prokrastynujących w warunku z karą, to nie było istotne statystycznie, to było na poziomie tak zwanego trendu statystycznego, ale widzieliśmy, że w warunku z karą oni jakby zaczynają bardziej kombinować, czyli zaczynają więcej eksplorować, czyli ten poziom ich perseweratywności spada, a w grupie wysoko prokrastynującej tego nie zaobserwowaliśmy. Może Państwo pamiętacie, mówiłem przed chwilą, że to zadanie miało dwie kolejności, osób zaczynało od nagród, a połowa zaczynała od kar. I tutaj zrobiliśmy pewnego rodzaju odkrycie, bo zupełnie się tego nie spodziewaliśmy. Myśmy tak dla czystości naukowej zrobili ten podział na to, że część osób startowało z jednego warunku, część z drugiego, ale jak popatrzyliśmy na to, to się okazało, że to, z jakiego warunku osoby startują, ma bardzo duży wpływ na całą resztę tego zadania, bo tutaj jest tak, że na tym wykresie mamy tutaj na przykład mamy wszystkie próby, zarówno z bloków z nagrodami, jak i z bloków z karami, z osób wysoko prokrastynujących, które zaczynały od warunku z nagrodą. Gdzieś mi zginął kursor.
Tutaj natomiast na bardzo podobnym poziomie mamy wszystkie osoby nisko prokrastynujące, średnio zarówno z bloków z nagrodami, jak i z bloków z karami, które zaczynały z warunku z nagrodą. A po tej stronie mamy osoby, które zaczynały od warunku z karą. I okazuje się, że tutaj mamy znowu istotną różnicę międzygrupową. I jeżeli osoby zaczynają od warunku z karą, to osoby wysoko prokrastynujące przez całą resztę zadania eksplorują znacznie mniej, mają znacznie wyższy poziom perseweratywności niż osoby nisko prokrastynujące, u których ten poziom perseweratywności jest znacznie niższy i one kombinują później przez całą resztę tego zadania niż osoby wysoko prokrastynujące. To nas bardzo zdziwiło, ale to pokazuje też, że jak gdyby sam początek jak gdyby może ustawić te osoby wysoko prokrastynujące w taki sposób, że one przestają kombinować, tylko robią to, co zawsze. Dobrze, wnioski. Więc teraz już możemy, to jest prawie to samo, co było wniosek, prawie taki sam jak w pierwszym, po pierwszym badaniu, tylko wtedy mieliśmy przetwarzanie błędów, a tu już teraz możemy mówić o deficytach w uczeniu się na karach. I możemy przypuszczać, to jest jak gdyby bardziej sensowne niż samo przetwarzanie błędów, że to się może przekładać na to, że te osoby mają trudności w korygowaniu swoich zachowań i w uczeniu się nowych zachowań na podstawie swoich błędów i niepowodzeń. Natomiast ta wyższa perseweratywność u osób z wyższym poziomem prokrastynacji może też świadczyć o tym, która zwłaszcza się pojawia w kontekście jakichś negatywnych emocji, czy w naszym przypadku kar, może wiązać się z tym, że te osoby nie próbują nowych zachowań i taki student może sobie obiecywać, a w przyszłym semestrze to już będę się uczył regularnie, ale on może być mu trudno spróbować w ogóle jakichś nowych zachowań, które by później mógł ewentualnie utrwalić, bo po prostu co zwykle robi. I jedno i drugie tak naprawdę może jak gdyby umacniać prokrastynację i dlatego jest, znaczy dlatego to jest interpretacja tych wyników, ale może być tak, że te nasze wyniki jak gdyby leżą u podłoża tego, dlaczego prokrastynację jest tak trudno pokonać, powiedzmy. Wracając do tego naszego modelu, to badanie jak gdyby dostarczyło wyników popierających ten nasz model, bo z niego wynika jak gdyby, że wszelkie z tego modelu, że wszelkie zaburzenia samoregulacji powinny cechować się deficytami w uczeniu się na karach i tutaj jak gdyby dla prokrastynacji to sprawdziliśmy i więc być może to jak gdyby jest coś jest na rzeczy w każdym razie. I więc być może tym bardziej możemy mówić, że samoregulacji uczymy się na błędach i karach, a deficyty w tym mogą utrudniać nabywanie samoregulacji, utrwalać nieadaptywne zachowania i prowadzić do rozwoju różnych zaburzeń, w tym na przykład uzależnień. Jeżeli ten model zostanie potwierdzony też na innych zaburzeniach samoregulacji, myśmy złożyli wniosek grantowy, być może będziemy to badać u osób uzależnionych od alkoholu. Trzymajcie Państwo kciuki, żeby NCN dał nam pieniądze na to. To też, jeżeli się to potwierdzi, to można też o tym myśleć, że jak gdyby te wyniki mogą być pewną inspiracją na temat tego, jak radzić sobie, czy też pomagać osobom z zaburzeniami samoregulacji. Jedna rzecz to może być trening regulacji emocji, to nie jest nowy pomysł, to już jest wiadomo od dosyć dawna, że emocje są ważne w ogóle w zaburzeniach samoregulacji. Jest też badanie dotyczące prokrastynacji, że treningi regulacji emocji pomagają obniżyć prokrastynację. Ale z tego naszego modelu wynikałoby też, że skoro osoby nie uczą się na karach, to może powinny się uczyć na nagrodach i można by pomyśleć o tym, w jaki sposób wykorzystywać nagrody, żeby kształtować zdrowsze zachowania. I to moim zdaniem jest bardzo, bardzo fajny kierunek na przyszłość. Ogólnie to też nie jest nowa idea, ale można myśleć o farmakoterapii, w uzależnieniach jest to czasem wykorzystywane, można też myśleć by było o farmakoterapii nakierowanej na układ dopaminergiczny i serotoninergiczny, który jest związany z uczeniem się na nagrodach i karach.
Można też myśleć, to też nie są tak naprawdę nowe idee, o stymulacji mózgu nakierowanej między innymi na grzbietowo-boczną korę przedczołu, żeby zwiększyć jej aktywność, bo takie metody jak przestrzeszkowa stymulacja magnetyczna albo prądowa stymulacja mózgu są wykorzystywane czasami też między innymi w leczeniu depresji, więc można być może by je wykorzystać też do leczenia innych zaburzeń. I pewnie połowa z Państwa czeka na ostatnie moje kilka slajdów, gdzie postaram się powiedzieć, jak można sobie radzić z prokrastynacją. Co, jak już powiedziałem, jest trudne, bo jest trudne. Jeden z pomysłów to jest to, żeby skoro wiemy, że prokrastynacja pojawia się w sytuacji, czy nasila się w sytuacji negatywnych emocji, to jednym z pomysłów może być zmniejszanie ładunku emocjonalnego związanego z zadaniem. Najprostszy sposób na to jest dzielenie zadania na mniejsze. Jeżeli mamy studenta, który ma napisać magisterkę, no to jest przerażające zadanie. Jeżeli ma napisać akapit, no to już nie jest takie przerażające, albo przeczytać jakiś artykuł do napisania tego akapitu. Więc dzielenie sobie zadań na mniejsze, ustalanie sobie też krótszych deadline'ów, to jest jedna z metod na to, żeby ten ładunek emocjonalny zmniejszyć. Inna rzecz to jest ograniczanie czasu pracy, wyznaczanie okien czasowych, poza którymi nie będziemy się zajmować daną sprawą. Jeżeli sobie założymy, że nie wiem, siedzę nad tą magisterką od godziny 15 do 16 i jutro znowu od 15 do 16, ale o 16 idę na piłkę z kolegami, to jak gdyby jest jakieś światełko w tym życiu i jak gdyby ten bagaż emocjonalny, to nie jest tak, że muszę siedzieć cały dzień nad tą magisterką i dziś, i jutro, i do końca życia. Więc też jak gdyby wyznaczanie sobie takich okien, kiedy będziemy coś robić, a poza tym planujmy sobie przerwy i nagrody, może w znacznym stopniu zmniejszyć ten ładunek emocjonalny i ułatwić nam wzięcie się za bary z tym zadaniem. Jeżeli uda nam się zrobić coś, podelektujmy się tym chwilę, nagradzajmy się, niekoniecznie to musi być od razu nagroda w postaci pójścia na zakupy czy jakiejś wielkiej imprezy, ale podelektujmy się chwilę naszym sukcesem, to też jest takie nagradzające i może, taką mam nadzieję, i może nam pozwolić, gdyby utrwalić te zachowania. I tak naprawdę teraz z kolegami i koleżankami z Instytutu Psychologii PAN i Uniwersytetu SWPS zaczynamy projekt naukowy, w którym będziemy porównywać dwie metody psychoterapii opartej w nurcie terapii behawioralno-poznawczej. I jedna z tych metod tak naprawdę w dużym stopniu opiera się na tym, żeby zmniejszać ładunek emocjonalny zadań i właśnie kształtować nowe zachowania na podstawie pozytywnych efektów tych zachowań, czyli utrwalać je też. Trening regulacji emocji też, wracam teraz jak gdyby do głównego pytania, jak sobie radzić, tak jak wspomniałem, już są badania pokazujące, że trening regulacji emocji obniża poziom prokrastynacji. Są też badania pokazujące, że psychoterapia obniża poziom prokrastynacji, zwłaszcza psychoterapia w nurcie behawioralno-poznawczym. Badań, już może to przeskoczę, bo już o tym mówiłem też, badań na temat interwencji w prokrastynacji jest bardzo mało do tej pory. Metaanalizy dwie powstały, ale tam jest tak naprawdę, nie ma tych prac wiele. Kilka lat temu zostało to podsumowane. I one wskazują na to, że terapia behawioralno-poznawcza wydaje się być najlepszą metodą na dzień dzisiejszy, ale tych badań jest za mało i tak jak wspomniałem, my z naszym nowym projektem będziemy się starali tą dziurę troszeczkę dodatkowo wypełnić. I ostatni mu slajd, to polecę Państwu wszystkim książkę. Nikt mi za to nie płaci, to nie jest moja książka, ale uważam, że jest bardzo wartościowa. Ona tak naprawdę jest w nurcie terapii behawioralno-poznawczej napisana. Autorem jest Neil Fiore. Ja najpierw podam Państwu angielski tytuł. The Now Habit, a Strategic Program for Overcoming Procrastination and Enjoying Guilt-Free Play. Dla Państwa, którzy nie rozumieją angielskiego, to można to przetłumaczyć jako
nawyk teraźniejszości, strategiczny program pokonania prokrastynacji i cieszenia się z rozrywki bez poczucia winy. Bardzo taki pozytywny tytuł i ta książka tak naprawdę też jest taka bardzo pozytywna i właśnie nastawiona na nagrody, powiedzmy. Natomiast chciałbym pogratulować tłumaczom polskiego tytułu, który brzmi Nawyk samodyscypliny, zaprogramuj wewnętrznego stróża. Nie wiem jak oni to połączyli. W każdym razie ta książka wygląda tak i ma na okładce kij baseballowy z marchewki, przy czym tak naprawdę wewnątrz tej książki jest zdecydowanie bardziej marchewka, która zachęci nas do zmian naszego zachowania, jeżeli mamy problem z prokrastynacją. Jest tam wiele bardzo praktycznych ćwiczeń. Naprawdę, jeżeli ktoś z Państwa ma problem z prokrastynacją, czy ktoś z Państwa bliskich, to ta książka, jeżeli się do niej poważnie podejdzie, naprawdę może ten problem w znacznym stopniu zmniejszyć. I to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Na koniec chciałbym podziękować koleżankom i kolegom, którzy brali udział w tych badaniach, o których mówiłem, oraz Narodowemu Centrum Nauki, które sfinansowało te badania. I to jest wszystko, co miałem Państwu do powiedzenia i teraz chętnie odpowiem na pytania. Dziękujemy, Marku, za wykład. Ogląda nas sporo osób, więc zakładam, że było to potrzebne doświadczenie dla sporej liczby Państwa. Może od razu właściwie, bo zaczynamy mieli coś dyskusję, ważniejszego do roboty w tym czasie i przyszli oglądać. Prokrastynują, mogło być i tak. Więc tak, bo rozpoczynamy dyskusję. Ja mam podgląd na to, co się dzieje na krzakcie. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań już sobie. Zresztą kilka z tych pytań wyselekcjonowałem z tego, co działo się wcześniej podczas dyskusji. Natomiast może zachęcam również Państwa do tego, żeby nam napisać na krzakcie, jak wiele osób z Państwa ma duży problem z prokrastynacją, żeby się tutaj podzielić takim doświadczeniem. Spojrzymy później, no nie będzie to badanie naukowe, ale ciekaw jestem, czy osoby, które oglądają takie kanały jak nasz i słuchają takich wykładów, również mają no, tego typu problemy. Zacznę od takiego pytania, które no, pojawiło się też na krzakcie i może troszkę rozszerzę, bo jeden z użytkowników pyta o to, czy prokrastynacja jest dziedziczna. Ja chciałbym zapytać również o to, czy istnieją, czy wiadomo coś na temat i genetycznych, i pozagenetycznych czynników, które mogą wpływać na rozwój prokrastynacji, na przykład nie wiem, środowiskowych albo wychowawczych. Czy wiemy, jak to się dzieje, że człowiek no, po jakimś czasie od urodzenia zaczyna prokrastynować? To jest bardzo fajne pytanie, dziękuję. Jeśli chodzi o dziedziczenie, to jest, tak jak ja wspomniałem tam, mówiąc o tej impulsywności, wspomniałem o pracy w nurcie genetyki behawioralnej, czyli badaniach robionych na bliźniakach jedno- i dwujajowych. I tego typu podejście pozwala nam stwierdzić, czy jakaś cecha i w jakim stopniu ona ma podłoże genetyczne, a w jakim środowiskowe. I wydaje się, że rzeczywiście prokrastynacja ma częściowo podłoże genetyczne, ale ono nie jest jakieś takie wielkie. Ona ma silny związek genetyczny z impulsywnością, ale to nie jest tak, że rodzimy się zdeterminowani do tego, żeby być prokrastynatorami, nazwijmy to. Ale na pewno jest tak, że genetycznie możemy jakieś zwiększone ryzyko tego mieć. Natomiast przechodząc do drugiej części pytania o czynniki środowiskowe, nic o tym nie wiemy. To jest bardzo fajne pytanie. Tak naprawdę najfajniej byłoby pobadać dzieciaki, które możemy im na wczesnym etapie z różnymi metodami zmierzyć poziom impulsywności i patrzeć, jak one się rozwijają i które z tych dzieciaków później rozwiną prokrastynację, które nie i dlaczego. I takie badania robi profesor Jarek Michałowski z Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, z którym teraz zaczynamy też ten projekt terapeutyczny, ale poza tym ja nie znam żadnych badań, które by, ale on dopiero zaczął tak naprawdę, bo to za kilka lat być może będzie mógł coś opowiedzieć na ten temat, więc nic o tym nie wiemy. Wiadomo, że na pewno są te czynniki środowiskowe, skoro nie jest to w pełni uwarunkowane genetycznie, bo tylko jakoś tam częściowo, ale jakie to są czynniki, jakie czynniki wychowawcze na przykład mogą wpłynąć na to, że u młodych ludzi rozwinie się taka cecha, nic nie wiemy. Bardzo dobre pytanie, nic nie wiemy. Mhm. A właściwie skoro jesteśmy już przy dzieciach, to w jakim wieku można
po raz pierwszy mówić o tym, że taka cecha się pojawia? Czyli jak małe dzieci mogą wykazywać prokrastynację? Tego też nie wiem. Myślę, że można to już obserwować u dzieciaków w podstawówce, że na przykład czy przychodzą do domu i odrabiają lekcje, czy odrabiają te lekcje dopiero bliżej wieczora albo następnego dnia rano. Więc można by to próbować mierzyć, czy odwlekają zadania. Nie znam takich badań też, nie wiem, czy nie było takich badań, być może były, ale ich nie znam. Większość badań jest prowadzonych na studentach, kiedy już można prokrastynować w pełni, że tak powiem, ale myślę, że w dosyć młodym wieku, ja bym się spodziewał, że późna podstawówka, to już to powinno być widać u wielu osób. No właśnie, ja pytam o te dzieci, dlatego że pamiętam, że mówiłeś o tym, że studenci są taką grupą, w której ta prokrastynacja jest nadreprezentowana, czyli jest najwięcej prokrastynatorów u studentów. Zastanawiam się, na ile to ma związek z wiekiem po prostu. Czy to jest tak, że im młodsza osoba, tym ta skłonność do prokrastynacji jest większa, a później z wiekiem ona może maleje? I właśnie druga jakby część tego samego pytania, czy to jest tak, że wraz z wiekiem ta prokrastynacja może zaniknąć jakoś naturalnie, czy im młodsze osoby mają większą skłonność do prokrastynacji tylko dlatego, że są młodsze? Nie znam badań na osobach bardzo młodych, czyli powiedzmy na dzieciach i młodzieży. Nie wiem, czy takie badania były, być może były, ale ich nie znam. Natomiast jeśli chodzi o osoby dorosłe, to jest niska ujemna korelacja z wiekiem, więc generalnie rzecz biorąc jest tak, że im jesteśmy starsi, tym prokrastynujemy mniej albo tym zaznaczamy troszkę mniej w kwestionariuszu w każdym razie. Natomiast jeśli chodzi o studentów, to mi się wydaje, że tutaj bardziej chodzi o tryb życia niż sam wiek. Ja nie wydaje, coś mi się roi w głowie, ale nie dam sobie teraz za to obciąć ręki, to bym musiał sprawdzić. Wydaje mi się, że osoby, które nie studiują, a są w typowym wieku studenckim, że tam raczej jest to te 15-20%, ale nie jestem tego pewny. Tak mi się wydaje, ale może tutaj teraz zmyślam. Wydaje mi się, że no, studenci, nie ma spiny, są drugie terminy, mogą sobie pozwolić na pewne rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o ten spadek z wiekiem, no to być może jednak trochę się ogarnia. Jak sobie z tym poradzić. Zadałeś też pytanie, czy prokrastynacja może sobie zniknąć. Tego bym się raczej nie spodziewał. Jeżeli osoba tak po prostu sobie będzie żyła, znaczy różne rzeczy się mogą zdarzyć na świecie, ale raczej jest to dosyć. Ona może wiekiem trochę się zmniejszać właśnie przez to, że osoby mogą uczyć się pewnych strategii radzenia sobie z tą swoją cechą. Natomiast sama z siebie zdziwiłbym się, gdyby znikła, chyba że ktoś właśnie podejmie psychoterapię, bo wtedy rzeczywiście, no ja wierzę, że to jest możliwe, że zmiana może nastąpić, ale raczej nie samoistnie, tylko w wyniku jakiegoś procesu terapeutycznego, czy jakiejś głębokiej samorefleksji, zmian, wdrażania pewnych zmian w sposób taki przemyślany i systematyczny. Dziękuję. Mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz, bo te badania nad prokrastynacją, one nie trwają długo, prawda? To nie jest tak, że to są 8-9 dekad badań, tylko to się zaczęło stosunkowo niedawno. Więc ciekawe. W latach chyba 90. Ferrari zaczął to. No to powiedzmy, że już i tak 3 dekady, no ale dobrze. Zastanawiam się, czy wykazuje się jakieś różnice pokoleniowe między ludźmi młodszymi, a ludźmi ze starszego pokolenia i czy one wynikają właśnie z tego, że poprzednie pokolenia po prostu były mniej nastawione na prokrastynację w młodości, czy to jakby te różnice między prokrastynacją u młodych i starszych osób, one wynikają wyłącznie z wieku, czy może było tak, że ta prokrastynacja jest jakimś takim zjawiskiem naszych czasów? To jest fajne pytanie. Więc po pierwsze ta różnica z wiekiem to nie jest duża różnica. Generalnie rzecz biorąc to jest tak, że to nie jest duża różnica po pierwsze. Ale po drugie, teraz nowe technologie dają nam znacznie szerszy wachlarz jak gdyby
możliwości prokrastynowania. Na wyciągnięcie ręki z kieszeni możemy sobie wyciągnąć komórkę i być w innym świecie i spędzić tam wiele godzin. Dawniej tego nie było. Natomiast jeśli chodzi o sam odsetek osób z problemem prokrastynacji, to się wydaje być dosyć stały, bo były badania międzykulturowe, w różnych kulturach to wygląda podobnie, więc to jest te 15-20%, więc wydaje mi się, że to się nie zmienia, jak gdyby, jeśli chodzi o pokolenia, aczkolwiek jest tak, że współcześnie mamy znacznie więcej możliwości, ale wydaje mi się, ja bym obstawiał, ale nie znam tak naprawdę takich badań, że to jest nadal te 15-20%, tylko po prostu te 15% dawniej miało mniejsze możliwości, musieli czytać książki, powiedzmy, albo malować ściany zamiast uczyć się do egzaminu, a dzisiaj tych możliwości jest więcej dzięki nowym technologiom. Tak bym obstawiał, że to jest jednak, że no tak, tak bym zgadywał, ale tak naprawdę badań takich nie znam. Jasne, dziękuję. Parę osób zapytało już o to, czy jest możliwość wzięcia udziału w twoich badaniach. Jak to zrobić, jeżeli taka możliwość jest? Tak, będziemy prowadzić badania, jeśli chodzi o ten projekt terapeutyczny, o którym wspominałem, będziemy go realizować równolegle w Warszawie i w Poznaniu. To badanie będziemy robić na studentach, żeby było prościej i żeby się odnieść do innych badań. W przyszłości mam nadzieję, że to rozszerzymy. Będziemy to ogłaszać między innymi na Facebooku Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Nęckiego. Pracownia się nazywa Lobby, Laboratory of Brain Imaging, więc nasz instytut jest Lobby, więc tam będziemy na pewno to ogłaszać, pewnie nie tylko tam. I będziemy rekrutować osoby do tych badań, przy czym to będzie proces dosyć złożony tej rekrutacji, bo też każda osoba będzie przed przyjęciem jak gdyby do tego naszego projektu, będzie przechodzić wywiad kliniczny, między innymi po to, żeby sprawdzić, czy to nie jest osoba na przykład z depresją czy z ADHD, gdzie być może tak prokrastynacja może być objawem czegoś innego, więc tutaj, ale będziemy szukać, pewnie za kilka miesięcy tak naprawdę będziemy szukać osób do udziału w tym projekcie. Studentów. Więc można się wtedy będzie zgłaszać. Dziękuję. Zerkam na Państwa odpowiedzi na pytanie, jak wiele osób z Państwa prokrastynuje. No i pojawiło się kilka świadectw. Kilka osób napisało, że ma poważne problemy z prokrastynacją, więc może te osoby no, będą bardziej skłonne nawet zgłosić się do tych badań, o których mówiłeś. Polecam też, naprawdę polecam tą książkę, ona jest naprawdę wartościowa, o której wspominałem. Ja nikt mi za to złotówki nie płaci, żeby ją reklamować, ale mimo straszającego polskiego... Trzeba brać w takich sytuacjach. Tak, może powinienem się zgłosić do wydawnictwa. Tak, może właśnie post factum się uda. Żartujemy oczywiście. Pojawiło się pytanie o to, czy jest możliwość, czy takie badanie się w ogóle prowadzi, stosowanie jakiejś farmakologii na prokrastynację? Nie było takich badań do tej pory. Tak jak wspomniałem, prokrastynacja na razie przynajmniej nie jest traktowana jako formalne zaburzenie, czyli takich klasyfikacjach zaburzeń psychicznych w Europie mamy ICD, w Ameryce mamy DSM. Prokrastynacja jako zaburzenie nie występuje, więc w tym kontekście być może to się z czasem zmieni, a może nie wiemy tego. To wymaga tak naprawdę więcej badań. My mało cały czas wiemy o podłożu tej prokrastynacji. Nie wiemy, czy ona występuje sama w sobie, czy zawsze współwystępuje z jakimiś innymi zaburzeniami na przykład, więc trudno na razie jest ją leczyć, poza takimi właśnie terapeutycznymi, psychoterapeutycznymi oddziaływaniami. W każdym razie myślę, że żadna komisja etyczna nie pozwoliłaby podawać leków osobom, które nie mają formalnie choroby stwierdzonej, czy zaburzenia jak gdyby. Mówimy tutaj o pewnej dysfunkcji samoregulacji, czy pewnej tendencji do odwlekania spraw na później, ale formalnie nie jest to choroba, więc takich badań nie było. Spodziewam się, że właśnie jakieś leki nakierowane na układ dopaminergiczny albo serotoninergiczny mogłyby być pomocne, ale takich badań nie było i myślę, że nieprędko będą. No i też nie zalecamy samoleczenia farmakologicznego. Nie, zdecydowanie nie. W takich sytuacjach, zresztą w żadnych sytuacjach.
Pojawiło się też pytanie, no ono jest tutaj ogólnie sformułowane. Ja może je również sparafrazuję nieco, dodając pewien wątek. Jedna z użytkowniczek naszego czatu pyta, co ma wpływ na rozwinięcie się prokrastynacji u danej osoby. I ja to trochę sparafrazuję, nawiązując do waszego modelu, który tutaj przedstawiałeś, tego modelu samoregulacji. I zastanawiam się, na ile z tego waszego modelu wynika, że prokrastynacja przeszła wpływa na to, jak będziemy się zachowywać w przyszłości. Czyli im więcej prokrastynujemy, tym trudniej nam się będzie później bronić przed prokrastynacją, bo nasz mózg zaczyna już w ten sposób funkcjonować, że nas niejako ono predestynuje do tego, żebyśmy prokrastynowali. Czy to może być jeden z czynników, czyli którego by wynikało, że na dalszych etapach jakby rozwoju tej cechy trudniej z nią walczyć? Może tak być przez to, że tak jak opisałem w tym modelu, może być tak, że my utrwalamy pewnego rodzaju zachowania. Powinienem się uczyć do egzaminu, wracając do tego sztampowego przykładu, i włączam telewizor. Bach, mam nagrodę za to, że się nie uczę. Więc jak gdyby utrwalam sobie w mózgu ten wzorzec, więc może tak być, że im dłużej jak gdyby stosujemy tego typu strategię, tym bardziej ona się w nasz mózg, że tak powiem, wdrukowuje, chociaż to złe słowo, ale jak gdyby utrwala nam się styl taki, że w momencie stresu przed egzaminem szukamy sobie jakichś zastępczych działań, które będą nam bardzo krótkofalowo, ale jednak dawać jakiś rodzaj ulgi, czy nagrody, czy satysfakcji, czy przyjemności po prostu. Natomiast wracając do pytania użytkowniczki, jakie cechy, jeszcze możesz je powtórzyć? Co wpływa na rozwój prokrastynacji u danej osoby? Tego nie wiemy. No wiadomo, że na pewno impulsywność, to już trochę tak jak mówiliśmy o tych genach i środowisku, wiemy, że jedno i drugie, ale nie znamy szczegółów. Jasne. Na samym początku wykładu pojawiła się jeszcze kilkuczęściowa dyskusja na temat tego, czy mózg jest leniwy. Myślę, że to jest ciekawe hasło, które możemy tutaj jakoś, może spróbujesz się do niego jakoś odnieść, bo jeden z użytkowników napisał, że prokrastynacja wynika z tego, czy ja tak rozumiem jego wypowiedź, że mózg jest z natury leniwy, no i to właściwie jest oczywiste. Czy możemy tak upraszczająco powiedzieć, że mózg jest z natury leniwy i stąd wiele naszych problemów, między innymi z prokrastynacją? No, czy to byłoby jakieś nadużycie i obraza tego naszego organu, który mamy pod czaszką? Czy bliska ci jest taka wizja mózgu jako organu leniwego? Nie, jest mi daleka, ale to też jest kwestia być może mojego po prostu spojrzenia na to, ale wydaje mi się, że jednak znaczy, ludzie się różnią. To jest jak gdyby fakt niezaprzeczalny, że ludzie się bardzo różnią, ale wydaje mi się, że jednak mamy taką wewnętrzną potrzebę, żeby coś robić, żeby mieć jakąś satysfakcję z czegoś, więc ja nie powiedziałbym, że jesteśmy leniwi z natury. Znaczy, być może niektóre osoby są, ale ja takich ludzi nie znam tak naprawdę, których ja bym ocenił jako z natury leniwych, że po prostu im się nie chce i dobrze im z tym i po prostu są kotami, które się wygrzewają na słońcu. Więc ja bym tak nie powiedział, chyba, aczkolwiek być może są to. Jasne, tylko tu chyba chodzi nawet o coś innego, bo to jest pewna metafora z tą leniwością mózgu. No, filozof powiedział, że to jest w ogóle błąd mereologiczny, bo nie może być mózg, organ nie może być leniwy, człowiek może być leniwy, prawda? Ale właśnie, czy to jest tak, że mózg szuka jakichś sposobów na to, żeby ograniczać swoje zaangażowanie, na przykład po to, żeby oszczędzać energię? Czy są jakiekolwiek wskazówki, które mogłyby sugerować, że tak to faktycznie jest, że mózg jest takim organem, no bo wiemy na przykład to, że on jest bardzo energochłonny. Na koszty energetyczne, patrząc tak ewolucyjnie, no one są bardzo ważne, prawda? To są jednym z czynników, pod wpływem których ewoluują organizmy, czy populacje ewoluują z powodu wydatków energetycznych. Czyli czy można by powiedzieć, że mózg ma jakąś taką skłonność do tego, żeby zachowywać energię, a wobec tego no, nie przemęczać się
czy to jednak właśnie jest Patrząc na to, w zbyt którą duże stronę uproszczenie? idzie ewolucja, to wydaje mi się, że odwrotnie, że jednak jak gdyby opłaca się tą energię zużywać, bo gdyby było odwrotnie, no to ewoluowalibyśmy w tą stronę, żeby mózgi mieć coraz mniejsze, coraz mniej Mniejsze, tak. energochłonne, więc tak bym raczej nie myślał. Natomiast jest wiele mechanizmów w mózgu, które jak gdyby są nastawione na oszczędzanie energii w taki sposób, że jeżeli mamy jakieś nowe, są badania dotyczące uczenia się różnych czynności, na przykład, nie wiem, gry na pianinie czy czegoś. To jest tak, że na początku jest to bardzo angażujące dla mózgu, ale mózg się przebudowuje i później te czynności jest w stanie wykonywać już z mniejszym nakładem energii niż w trakcie samego uczenia się. Więc jak gdyby wiele rzeczy jak gdyby zostaje zautomatyzowane w trakcie tego, które nam się przydaje. Najpierw musimy się ich nauczyć i to jest duży wysiłek jak gdyby energetyczny, ale potem je sobie zautomatyzowujemy i jak gdyby jest to i szybsze, i bardziej energooszczędne, czyli te rzeczy, które nam się przydają, to sobie automatyzujemy, więc w tym kontekście jak gdyby staramy się tą energię oszczędzać poprzez przebudowanie mózgu do tego, żeby on sprawniej działał w takich czy innych czynnościach. Co ciekawe, są takie, no chyba hipotezy, nie, nic więcej, bo to chyba nie są fakty, które mówią o tym, że mózg w ciągu ostatnich paru tysięcy lat zwłaszcza trochę zmalał. Wiemy, że on zmalał w toku ewolucji mniej więcej tam od Neandertalczyków, bo oni mieli odrobinę większe te mózgi, ale też pewnie inaczej zorganizowane, więc to może nie miało żadnego znaczenia, ale to chyba już za daleko odeszliśmy od pierwotnego pytania o tutaj się lenistwo, nie bo... potrafię się do tego odnieść, Jestem. Nie czytałem takich prac, więc, ale to bardzo ciekawe. Na koniec, tak jeszcze zerkam, czy są jakieś nowe pytania. No, pojawiło się ciekawe pytanie, może znowu je trochę sparafrazuję, o rolę wyobraźni. Czy można, używając wyobraźni, jakoś sobie z prokrastynacją radzić? Nie wiem tego, nie znam takich badań, ale ostatnio też po jednym z wywiadów gdzieś w internecie napisała osoba z pytaniem, czy można by sobie wyobrazić, że się jest kimś innym, na przykład kimś bardziej ogarniętym w cudzysłowie, czyli kimś, kto nie prokrastynuje, wczuwając się wchodząc w taką rolę, radzić sobie lepiej z zadaniami. Nie potrafię się do tego odnieść. Tak naprawdę musiałbym tutaj zapytać kolegów psychoterapeutów, czy takie podejście byłoby zdrowe, czy ono nie miałoby jakichś efektów ubocznych. Ale podobno ludzie stosują takie techniki, na przykład artyści, którzy mają tremę, jak gdyby wchodzą w rolę jak gdyby postaci, którą występują, a gdyby zapominają na chwilę o sobie, więc być może to by była jakaś tam metoda, ale ja bym tego nie polecał tak na pierwszy rzut oka, bo wydaje mi się, że to też może mieć jakieś potencjalne efekty uboczne, że później człowiekowi jakoś coś się rozdwaja albo coś, nie wiem, też nie chcę tutaj, ale a innych sposobów wykorzystania wyobraźni nie wiem, no można sobie powyobrażać w ogóle, jak sobie to rozplanować wszystko, podzielać na małe zadania. Są takie techniki na przykład bardziej w kontekście treningu kreatywności, że człowiek sobie wyobraża, że jest stadem krasnoludków i to stado krasnoludków ma coś zrobić, więc jak podzielić to sobie, żeby każdy krasnoludek miał coś do roboty. Więc być może tego typu techniki można by stosować poprzez to, po to właśnie, żeby sobie dzielić zadania na mniejsze na przykład. Jasne. Troszkę może ostatnie ciekawe pytanie z czatu. Pytanie dotyczy tego, czy, bo ty mówiłeś o tym, że pewne ośrodki mózgowe inaczej pracują u osób, które prokrastynują, czy w pewnych zadaniach, gdy się je przed nimi stawia i czy można sobie wyobrazić i czy się stosuje takie podejście, że te ośrodki się specjalnie stymuluje, na przykład przestrzeszkową stymulacją magnetyczną, bo wiemy, że takie techniki stymulowania mózgu istnieją i pewnie nawet używa się ich w swoich laboratoriach. Znaczy tak, my w naszej pracowni były używane teraz cranial magnetic stimulation, czyli stymulacja magnetyczna, ale nie w celach terapeutycznych, tylko w celach tak naprawdę badań badawczych, żeby zweryfikować pewne hipotezy o zaangażowaniu pewnych obszarów mózgu, więc jak się strzeli tym TMS-em tak zwanym w jakiś obszar mózgu, to na chwilę można się ten obszar zablokować wyłącza. Pewien obszar. Tak, tak, tak.
Więc w takich celach to stosujemy, ale tak jak wspomniałem, na przykład w leczeniu depresji stosowane są metody stymulacji i wydaje mi się, że wcześniej czy później będą tego typu badania ze stymulacją mózgu, bo to tak naprawdę długotrwałe takie stymulowanie, na przykład takie sesje właśnie, nie wiem, przez kilka tygodni, godzinna sesja, tak to chyba wygląda, szczegółów dokładnie nie pamiętam, w leczeniu depresji, może w sposób dosyć trwały wpłynąć na jak gdyby taki średni poziom aktywności danego obszaru. Jeżeli byśmy stymulowali na przykład to nasze DLPFC, czyli tą grzbietowo-boczną korę przedczołową, żeby była bardziej aktywna, to spodziewałbym się, że wtedy jak gdyby to prokrastynacja powinna się zmniejszyć, osobom powinno być łatwiej kontrolować swoje zachowanie. Natomiast takich badań do tej pory nie opublikowano, ale wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, bo te pomysły się pojawiają i one są dosyć naturalne i myślę, że wcześniej czy później ktoś coś takiego sprawdzi. Jasne. Zbliża się powoli koniec naszego dzisiejszego spotkania, więc chciałbym Cię jeszcze poprosić o jedną rzecz, żebyś opowiedział trochę więcej o tym, czym się w ogóle zajmuje Instytut Nęckiego od strony naukowej, czym się wasza, no to twoje laboratorium, to już wiemy, czym się zajmuje, ale jakbyś wspomniał o kilku innych laboratoriach, które się w Instytucie Nęckiego znajdują i gdybyś opowiedział o waszych działaniach popularyzatorskich, bo to może również naszych widzów bardzo interesować. Dziękuję bardzo za to pytanie. Więc Instytut Nęckiego to jest wielka instytucja, to jest największy instytut Polskiej Akademii Nauk, jeśli się dobrze orientuję. Pracuje tam nas chyba z 500 osób. Pracowni naukowych mamy ponad 30 na pewno, ja tak dokładnie nie jestem w stanie wszystkiego powiedzieć. Większość badań realizowanych w instytucie, acz nie wszystkie, dotyczą szeroko rozumianej neuronauki. Przy czym większość badań to są badania prowadzone na zwierzętach albo badania prowadzone nawet na kulturach tkankowych. Więc tutaj jak gdyby nie ma tak dużo badań na ludziach, tak naprawdę są trzy pracownie, no cztery powiedzmy, bo tam niektóre robią i to, prowadzące badania na ludziach. Natomiast większość badań prowadzonych jest na zwierzętach i one dotyczą bardzo szerokiego spektrum różnych aspektów neuronauki, więc tak naprawdę nie jestem przygotowany, żeby tutaj wymieniać wszystko. Ale jest to głównie tak zwane neuro, czyli neuronauka. Natomiast jeśli chodzi o, oprócz samych badań naukowych, które prowadzimy, no tak trzeba przyznać, uważam, że na dosyć wysokim poziomie, to prowadzimy też różne akcje popularyzacyjne i tutaj chciałbym Państwa zaprosić do na przykład na nasz kanał na YouTubie, to się nazywa Nęcki EduTube, gdzie jest sporo wykładów nagranych w naszym instytucie. Część z nich to są z imprez takich jak na przykład Tydzień Mózgu, który co roku organizujemy, gdzie są bardzo fajne wykłady dotyczące mózgu. I od kilku lat te wykłady nagrywamy, więc ich jest już tam całkiem sporo. Oprócz tego chciałbym też zaprosić, tam jest taka lista z wykładami Fundacji Nęckiego. Przy Instytucie Nęckiego działa Fundacja Marcelego Nęckiego, która się zajmuje między innymi właśnie, znaczy głównie tak naprawdę popularyzacją nauki i od lat prowadzone są wykłady głównie adresowane do licealistów, ale tak naprawdę one mogą być ciekawe dla wszystkich, dotyczące ogólnie biologii i te wykłady są zwykle podzielone na cykle. W tym roku zaczynamy, bo trochę współdziałam w tej fundacji, w tym roku zaczynamy cykl wykładów poświęcony proteomice, w zeszłym roku mieliśmy cykl wykładów poświęconych genetyce i też od kilku lat te wykłady są nagrywane i są też na tym kanale Instytutu Nęckiego. Są też tam wykłady z Festiwalu Nauki, w których zawsze Instytut Nęckiego się włącza, więc tutaj pod tym kątem też Państwa zapraszamy na nasz kanał YouTube, na Facebooku mamy też stronę poświęconą popularyzacji nauki, więc pod tym kątem tutaj mogę znaczy bardzo Państwa zapraszam. Staramy się dzielić, robimy. Super. Także Państwa zachęcamy do tego, żeby zostawić subskrypcję na kanale YouTube właśnie Instytutu Nęckiego. Jak Państwo wejdą w opis tej naszej dzisiejszej transmisji, to na dole będą linki do strony na Facebooku,
i do kanału YouTube Instytutu Nańskiego. No ja przyznam, że stąd się wziął też pomysł, żeby no, z Państwa zaprosić do tej współpracy, bo obejrzeliśmy tutaj sobie w naszym zespole Państwa wykłady, no i uznaliśmy, że bardzo byśmy chcieli mieć podobne wykłady również na naszym kanale, więc polecamy się. Właśnie z tego również dzięki temu skorzystaliśmy. Marku, dziękuję Ci jeszcze raz za dzisiejszy wykład i cierpliwe odpowiadanie na moje pytanie, na pytanie naszych widzów. Dziękujemy również oczywiście Państwu, którzy z nami dzisiaj byli, tym, którzy oglądali nas na żywo, tym, którzy będą nas oglądać jutro, bo musieli prokrastynować i przełożyć sobie ten wykład na inny czas. I Marek wspomniał o badaniach na zwierzętach prowadzonych w instytucie i chyba właśnie za tydzień, jeżeli się nie mylę i nie mieszam kolejności, to za tydzień będziemy mieli właśnie wykład badaczki z Instytutu Nańskiego, dr Kingi Szydłowskiej, która opowie o tym, czy badania na zwierzętach w ogóle są jeszcze w nauce potrzebne i dlaczego się je ciągle stosuje, więc zapraszamy za tydzień w czwartek o godzinie 18. Zapraszam też na wykład Kingi zdecydowanie. Dziękuję bardzo. Zachęcamy również. Dla mnie wielka przyjemność i opowiedzieć wykład i odpowiadać na pytania. Wciąłem się, przepraszam. Tak, ja chciałem jeszcze tylko dodać, że ci z Państwa, którzy nie widzieli wykładu ubiegłotygodniowego Pawła Boguszewskiego, mogą to oczywiście zrobić w każdej chwili, jutro, mogą to zrobić pojutrze, mogą to zrobić od razu. To był wykład o tym, czy neuronauka odpowiada na wielkie pytania takie filozoficzne. Więc jeszcze raz bardzo Państwa do tego zachęcamy, a za dzisiaj już dziękujemy i się żegnamy. Do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.